siłą Jarosława Kaczyńskiego było to, że nawet jak przechodził do opozycji, to jego pozycja w partii nie była podważona. Czasami było tak, że jak jakiś lider partyjny przegrywał wybory, jego partia przechodziła do opozycji, to wiązało się to z tym, z koniecznością zmiany, musiał ustępować. Także w partiach polskich, przykład czy PSL-u, czy SLD. Natomiast siłą Jarosława Kaczyńskiego było to, że on nawet przegrywając wybory, przychodząc do opozycji, utrzymywał fotel lidera i był niezagrożony, no, ale wszyscy wiemy, że celem każdej partii, a szczególnie dużej, takiej jak Sprawiedliwość, jest rządzenie. Więc myślę, że jeśli Prawo i Sprawiedliwość przychodzi do opozycji, no to z takim zamiarem, żeby w kolejnych wyborach znowu wrócić do władzy. Nikt nie znam takich partii czy takich liderów, którzy cieszyliby się z tym, że są w opozycji, bo w opozycji to jest być fajne. Nie, w opozycji nie jest być fajne, bo przegrywa się głosowania, nie ma się wpływu na rządzenie i każda partia jest tworzona po to i działa po to, żeby rządzić albo co najmniej współrządzić, żeby być u władzy.